Hejka moje drogie, przychodzę dzisiaj do was z ulubieńcami października. Trochę filmik może spóźniony, ale wiecie, w międzyczasie wam wrzucałam inne filmy. Zaczynam nagrywać niestety filmy już przy świetle sztucznym. I słuchajcie, jest godzina 14 i jest taka pogoda, że musiałam wyjąć lampę. Mam ją mega daleko, tak żebyście, no żeby to nie było takie sztuczne światło, jeszcze czerpię z tego, co jest naturalnego. Ale teraz to tak niestety będzie, ale właśnie ten filmik pewnie poleci jako pierwszy z tych, które dzisiaj nagrywam. Więc od razu wam też powiem o całej akcji i o wielkiej prośbie, którą mam do was. Ponieważ już wam o tym mówiłam na Instagramie, kto mnie obserwuje na Instagramie, ten wie. Ale chodzi o to, że ostatnio zerknęłam sobie statystyki mojego YouTube'a i zobaczyłam, że 76 czy 4% z was, które ogląda te filmiki, nie subskrybuje kanału. Tylko 30 parę procent chyba tam było, czy 20 parę procent subskrybuje kanał. Więc mam do was wielką prośbę, ponieważ mam taki układ do końca roku. Jeżeli dobijemy do 28 tysięcy, to dostanę zarąbisty sprzęt do nagrywania. Po prostu warty kupę kasy, naprawdę kupę kasy. I jest to potrzebne. Wiem, że część z was myśli, że my jęczymy o te subskrypcje i w ogóle, ale słuchajcie, dla nas jest to ważne, bo jeżeli ja, nagrywając na przykład dla was dzisiaj taki film, jeszcze jestem chora, poświęcam jedyny mój wolny czas w ciągu tygodnia, który mam na to, żeby dla was nagrać ten filmik, to dla mnie jest to ważne. Dla mnie ważne są te liczby subskrypcji, które oznaczają dla mnie waszą liczbę, czyli to, że wy chcecie mnie oglądać. I słuchajcie, dla osób, które naprawdę nie nagrywają na YouTubie w celach zarobkowych, bo jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że ja normalnie pracuję na etat, normalnie prowadzę swój sklep, a YouTube to jest po prostu moja pasja. Dla takich osób naprawdę uwierzcie mi, że te subskrypcje mają bardzo duże znaczenie, bo my musimy wiedzieć, że wy chcecie oglądać te filmy, że jest dla kogo poświęcać ten ostatni wolny czas, który mamy. Dlatego jeżeli oglądacie te filmiki, to bardzo was proszę po prostu o zasubskrybowanie kanału. Dla was to jest jeden klik. Utworzenie konta na YouTubie to jest maksymalnie minuta. Jeżeli oglądacie te filmiki, a nie macie konta, utwórzcie, zasubskrybujcie, będzie mi mega miło. A jeżeli osiągniemy te 28 tysięcy, w co trochę wątpię, w ogóle próg miał być 30 tysięcy, ale mówię, 30 tysięcy jest nie do osiągnięcia na pewno, patrząc po statystykach, jak dużo osób nie subskrybuje, mówię, dobra, zróbmy do 28 tysięcy, więc jeżeli dobijemy, to naprawdę będzie to świetny sprzęt, gdzie jakość będzie nagrywek zupełnie inna, będę wam mogła dużo więcej makijaży i na pewno ten kanał się rozwinie. Jeżeli do tego nie dojdzie, już wam na Instagramie mówiłam, że będę po prostu bardzo poważnie myślała w styczniu. W styczniu daję sobie taki czas na pewne przemyślenia. Będę bardzo poważnie o tym myślała, ponieważ naprawdę ja na to przeznaczam moje ostatnie wolne chwile dla was, żeby to nagrywać. Dlatego chciałabym widzieć, że jesteście, że jest dla kogo poświęcać ten czas i tyle. Może podrzućcie koleżankom kanał. No po prostu jeżeli lubicie mnie oglądać, to jeżeli chcecie, to mi pomóżcie, jak nie, no to ja mówię, w styczniu będę myślała, nie chciałabym rezygnować, ale też no chcę wiedzieć, że jest dla kogo to po prostu robić. Więc tyle, już przechodzimy do ulubieńców. Nie będzie ich dużo, od razu wam mówię, możecie się cofnąć do ulubieńców z poprzednich miesięcy, oni cały czas są aktualni, dziewczyny. Naprawdę z pielęgnacji wam mam bardzo mało rzeczy do pokazania i może od tego zacznę, bo po pierwsze, to jest coś, czego wam chyba jeszcze w ulubieńcach nie pokazywałam. To jest krem z Bandy, ale pokazywałam wam to w mojej porannej pielęgnacji. Podlinkuję wam ten film na dole. I to jest Bandy Sebo Care i to jest PMF ochronny krem nawilżający z SPF-em 20. Więcej o tym faktycznie mówiłam w tym filmie z moją poranną pielęgnacją. Ten film będzie trochę pocięty, bo mi leci z nosa, więc dlatego też mogę tak dziwnie wyglądać. Bardzo fajny krem na dzień, który ma SPF 20 właśnie, więc na tą chwilę jak najbardziej jest ok, jest to wystarczający jak dla mnie, jak na mój tryb życia SPF. Bardzo fajnie się wchłania, bardzo ładnie wygląda na nim makijaż, także idealny krem na dzień jak dla mnie. Podlinkuję go, oczywiście wszystkie linki macie na dole. Jak zawsze, bardzo, bardzo fajny krem, on też nie jest jakiś bardzo drogi, więc super. I drugą rzecz, o której też już są, jest filmik na moim kanale, to są kwasy. I to są kwasy, którym robicie zabieg. To nie są tylko toniki kwasowe, to nie są takie delikatne kwasy, to są kwasy, które robicie sobie normalnie zabiegi, czyli raz w tygodniu wykonujecie taki zabieg w domu. One są w 100% bezpieczne, w domowym zaciszu, żebyście je zrobiły, ale to nie jest coś, co używacie codziennie, to od razu wam mówię. I mam kwas salicylowy, i mam kwas z kwasem glikolowym, te dwa peelingi rewelacyjne. Glikolowy jest delikatniejszy, on, nie wiem, powiem wam, ciężko powiedzieć, który bardziej polubiłam. Lubię bardzo salicylowy, lubię bardzo glikolowy. Salicylowy jest taki troszkę bardziej agresywny. Salicylowy jest bardziej dla skór takich trądzikowych, problematycznych. Też jest filmik o tym, podlinkuję wam na dole, tam sobie posłuchajcie. Glikolowy jest zdecydowanie delikatniejszy. Ja po salicylowym
jak faktycznie zrobiłam kilka powtórzeń, to zauważyłam, że gdzieś tam mi się skóra bardziej złuszczała, więc ten salicylowy jest agresywniejszy, ale to też nie bójcie się, nie zrobicie sobie krzywdy. Natomiast ten glikolowy jest zdecydowanie dużo bardziej delikatny, on bardziej wpływa przeciwzmarszczkowo, tak odświeżająco na skórę, a jak macie problemy, to sięgnijcie po salicylowy, tylko pamiętajcie też, bo tego wam chyba w tamtym filmie nie powiedziałam, że ten salicylowy jest taki dosyć, jak go nakładacie, to samo się dzieje u kosmetyczek, jak go macie nakładanego. On takie opary wręcz ma. I tutaj oddychanie jest dosyć ciężkie przy nałożeniu. Jak w momencie, kiedy nakładacie ten kwas salicylowy, to aż oczy łzawią i jest dosyć ostro, ale to po chwili mija. Na to pomaga takie wachlowanie się po prostu. To jest taki też patent, jedna kosmetyczka mi to sprzeda. Że po prostu możecie się wachlować i to troszeczkę, bo ten kwas salicylowy też może was bardziej szczypać i mnie bardziej szczypie zdecydowanie niż glikolowy. Salicylowy też trzymam krócej, maks minutę, dwie już czasem, ale na początku to była maks minuta, glikolowy mogłam trzymać dłużej. Ja nic nie zmieniłam, nic nie dołożyłam na razie. Pogoda też jakoś się ekstremalnie bardzo nie zmieniła, także tutaj zostaje. Pokażę wam też perfumy. I ostatnio mi napisałyście, że fajnie byłoby zobaczyć filmik o moich ulubionych perfumach. Dajcie znać, czy macie na coś takiego ochotę, to wam nagram. A tu kolejny raz wam będę przypominała, że teraz przepadłam w zapachu od Armani, Because It's You. Bardzo trwały, bardzo dużo z was pod filmem właśnie z umileczami jesiennymi pisało mi, że macie inne perfumy See, że macie te od Armaniego i że u was też tak genialnie się trzymają. I powiem wam, że ja naprawdę przez różne marki perfum przechodziłam. I jak dla mnie, najbardziej trwałymi perfumami są perfumy Paco Rabanne i właśnie teraz to Armani. I naprawdę, właśnie mi przerobiłam najróżniejsze i marka Jacobsa, i Michaela Korsa, co tam jeszcze miałam, no Gucci. Najgorsze są Guerlain u mnie, w ogóle się totalnie nie trzymają. Chanelki też są fajne, ale przez to, że Chanel są tak drogie, to ja ich po prostu nie kupuję, chociaż na jedne się tam czaję, ale na razie chyba nie, ponieważ właśnie te i Paco Rabanne dla mnie wygrywają wszystkie zapachy, co są dla mnie najtrwalsze po prostu perfumy. W takie perfumy można zainwestować. One są też dosyć intensywne, przynajmniej te Because It's You, dzięki czemu ja nie muszę pół butelki wypsikać, tylko dwa, naprawdę trzy psiknięcia i to wystarcza, więc one też są wydajne, bardzo długo się utrzymują, genialne, więc tak wam może nagrałabym, kurczę, ten film z moimi ulubionymi perfumami jeszcze przed świętami, żebyście albo same dla siebie, albo żebyście mogły coś może podpowiedzieć waszym facetom czy rodzinie. Dajcie znać, czy chcecie, bo to mógłby być fajny pomysł jeszcze teraz nagrać ten film. I ulubieńcy makijażowi. I od czego oczywiście zaczniemy? Od dwóch palet, które w tym miesiącu katowałam niemiłosiernie. I pierwsza to jest Affect Sweet Harmony. Mam ją też dzisiaj na oczach w połączeniu z drugą paletą, ale ta paleta jest przepiękna. Makijaż paletą Affect Sweet Harmony jest na moim kanale. Genialna. Naprawdę te cienie się same rozblendowują, sam się tworzy makijaż. Nawet jak nie jesteście wprawione w makijażu, to tymi cieniami sobie naprawdę poradzicie. No tutaj się nie da zrobić plam tymi cieniami, ich się nie da nie rozblendować, no chyba, że je nałożycie i tak zostawicie. Ale jak kilka razy wystarczy, że przejedziecie pędzelkiem, to one wam się rozblendują, nie ma opcji, że nie. Także naprawdę coś fantastycznego, piękne te błyszczące cienie, one są w takiej konsystencji nawet nie maślanej, ale takiej kremowej, mokrej jakby, fantastyczne. Tego cienia jeszcze chyba nie używałam, tym raz robiłam kreski, a tak cała reszta naprawdę genialna. Te niebieskości... Mogłoby ich nie być, ale w sumie z drugiej strony byłaby dosyć mdła paleta, w razie W są, można z nich na przykład sobie pokombinować kreski, ale ogólnie cienie jakości, no level naprawdę bardzo, bardzo hard gdzieś tam. I druga paleta to jest Anastasia Sultry, to jest paleta, którą uwielbiam od dawna. Bardzo się z tą paletą polubiłam, według mnie to też jest genialna jakość. Jakość tych cieni jest bardzo porównywalna, naprawdę te Affect ze Spokojem stoją na równi z Anastazją. Według mnie nie ma tak jakoś, że któreś są lepsze, któreś gorsze. Według mnie naprawdę to jest porównywalna jakość, tylko paleta Affect 140 chyba 9 zł normalnie. Ja ją kupiłam za około 120 zł w promocji, dawałam wam znać o tej promce. Ta kosztuje ponad 200 zł. Więc jeżeli miałabym wam polecić którąś bardziej, to poleciłabym wam Affect, bo jest po prostu tańsza, a macie tą samą jakość, ale jedną i drugą bardzo, bardzo lubię. No cudowne, ale powiem wam szczerze, że z tej Anastazji jak dla mnie tylko ta paleta kolorystycznie przemawia i cieszę się, że właśnie postawiłam na tą, bo bardzo ją lubię. Używam praktycznie każdego cienia, naprawdę jest super. Jedna i druga, bardzo dobra paleta.
jedną i drugą mogę Wam polecić. Teraz powiem Wam o rozświetlaczu, który kupiłam w tym miesiącu. Jeszcze Wam w nowościach tego nie pokazywałam, ale już go Wam mogę polecić. Tutaj akurat od strony lampy widzicie, jak on się pięknie, no pięknie wygląda. To jest taki rozświetlacz, jak opisywałam Wam ten rozświetlacz z kolekcji Vibo Catoso. Mówiłam Wam, że ja lubię rozświetlacze eleganckie, które jak mają nawet drobiny, najlepiej żeby w ogóle nie miały drobin, ale jak mają, to żeby te drobiny były subtelne, delikatne, bardziej tworzące tafle. To jest coś genialnego. Annabelle Minerals i to jest rozświetlacz, dokładnie to się nazywa, nie, rozświetlacz mineralny, tak, to się tak nazywa, w kolorze Diamond Glow. Dziewczyny, to jest tak piękne. To na pokrywce widzicie jego kolor. I to jest taki kolor, nie wiem jak on, bo nie do końca szampański, to jest taki szampańsko-brzoskwiniowy kolor, ale on tutaj jest, zobaczcie. Może na dłoni, na skórze jest bardziej szampański, ta brzoskwinia gdzieś tu ginie, to złoto, ale jest przepiękny i możecie go sobie stopniować, możecie go nakładać na mokro, na sucho, jest mineralny, możecie go używać jako cień, wewnętrzny kącik, na jakiś klej, taki wiecie, do brokatów, też genialnie to wygląda, mega wielofunkcyjny produkt, możecie go na pewno sobie zmieszać z podkładem mineralnym, bo to nie są drobiny, on ma taką jakby mikę, która jak to rozetrzecie, to tworzy piękną po prostu. Nie wiem, czy tu widzicie. Widzicie? Teraz macie taką bardzo delikatną poświatę, to tworzy. Jak go nałożycie więcej, widać troszeczkę drobinek, ale to nie są w ogóle drobinki brokatu, tylko to są drobinki miki. Więc to jest zupełnie coś innego niż w tym rozświetlaczu od Vibo. Tutaj macie po prostu piękny, elegancki rozświetlacz mineralny. Ja to kupiłam w Hebe za 45 zł chyba. Tutaj macie 4 gramy, więc 4 gramy rozświetlacza sypkiego to na pewno Wam na bardzo długo wystarczy. Piękny, naprawdę piękny produkt, do tego mega wielofunkcyjny, możecie, mówię, do podkładów sobie dodawać i będzie to wyglądało przepięknie, do innych pudrów, na przykład odrobinę tylko i taki rozświetlający puder na całą twarz mieć, naprawdę coś niesamowitego, mega Wam ten rozświetlacz polecam. Jeżeli chodzi o puder, to w tej chwili na twarz zdecydowanie, jeżeli już nakładam podkład, to utrwalam go zawsze tym Vibo Mood. Jakoś tak mi wyjątkowo w tym miesiącu ten Vibo Mood przyszedł. Róż i bronzer, to Wam jeszcze wspomnę, no bronzer cały czas ten sam. Uwielbiam też go, mam dzisiaj. Bardzo ładny, on daje taki słoneczny efekt na skórze. Możecie go stopniować, super. Ja mam w kolorze 01, to jest ten Eveline Glow and Go Bronzing Powder. Bardzo ładny kolor. Teraz tak trochę na jesień, wiecie, poożywia, poociepla. I róż, do którego wróciłam też po czasie, to jest Lil Lolo in the Pink, czyli też mineralny róż. O, wy go tutaj widzicie takiego dosyć cukierkowo, a on jest taki bardziej brudny, zgaszony róż, nie? Wy go widzicie dużo bardziej cukierkowo. On jest taki bardziej, zahacza pod fiolet, taki... No, o, może coś tak... O, teraz mniej więcej przynajmniej ja w podglądzie widzę taki kolor tego różu. To nie jest taki cukierkowy róż, przepiękny, bardzo lubię też te... Ja ogólnie lubię kolorówkę Lil Lolo, bardzo fajne mineralne produkty. No i tu jest ten plus, że macie róż mineralny prasowany, bo na przykład Annabelle Mineral ma fajne róże, ale one są sypkie. Dla mnie na co dzień w kosmetyczce jest to dosyć niewygodne, natomiast właśnie Lil Lolo ma prasowane róże, bronzery, rozświetlacze, co jest dużo bardziej wygodne po prostu. I ten kolor In The Pink jest, dziewczyny, naprawdę bardzo ładny, według mnie będzie pasował każdemu. Taki typowo jesienny kolor, naprawdę jest piękny. Macie lusterko nawet w tych opakowaniach, no i same opakowania są przepiękne. I co? I teraz, aha, rzęsy. Odkryłam bardzo fajny tusz do rzęs. To nie jest jakaś chyba nowość, ale to jest tusz. Musiałam kupić wodoodporny tusz do rzęs i kupiłam Different Ultimate Mascara, wodoodporna. Ona jest faktycznie wodoodporna. Ona ma taką bardzo fajną szczoteczkę, którą możecie sobie albo pod kątem, albo tak używać, jak tam wolicie. Ogólnie sama szczoteczka jest bardzo fajna, bardzo fajny kształt, nie jest długa, bardzo fajna do dolnych i do górnych rzęs. Faktycznie jest wodoodporny i to jest tusze L'Oreala, w ogóle mają, chyba większość z nich ma taką zupełnie inną konsystencję, zupełnie inaczej się je zmywa, a ten... To już w ogóle jest taki hardcore, zanim ja doszłam, o co w nim chodzi, czemu mój płyn micelarny go nie zmywa, myślałam, że przez to, że to jest wodoodporny, a nie, bo ten tusz ma konsystencję gumową, dosłownie dziewczyny gumową, on jak Wam zastygnie na rzęsach, to jest no taka w gumkę, po prostu zmienia się w gumę. I ja go zmyłam w ten sposób, bo mówię, na początku totalnie nie wiedziałam, o co w nim chodzi, ja go zmyłam tak, że moczę sobie rzęsy, po prostu biorę wodę i moczę sobie te rzęsy ciepłą wodą. Nie używam płynu micelarnego tego, tylko ciepłą wodą moczę te rzęsy. Robię sobie cały inny demakijaż, zmywam sobie twarz
i ściągam go normalnie, tylko mokre, żeby się nie ciągnęły rzęs. Mam mokre palce bardzo i ściągam, po prostu ściągacie ten tusz do rzęs, ściągacie jakbyście miały gumę na rzęsach, dosłownie. On się nie kruszy, nie rozmazuje, to jest tusz, który w ogóle się nie rozmazuje, tylko taka guma, jakby ściągacie go jak taką gumkę z rzęs. Bardzo fajne, bo faktycznie jest to wodoodporne i nawet jak wam poleci jakaś łza, albo nie wiem, będziecie w jakichś takich ekstremalnych warunkach, czy na basenie nawet, to nie zrobi wam pandy, to wam nie spłynie jako panda, tylko najwyżej wam ta gumka zejdzie. Więc nawet jeżeli stracicie tusz z rzęs, czyli nie będziecie go miały na rzęsach, to nie będziecie miały pandy. Genialny produkt, naprawdę według mnie teraz na zimę, kiedy będzie padał śnieg, kiedy nie wiem, chcecie jeździć na nartach i mieć tusz na rzęsach, coś genialnego, naprawdę super, ja go kupiłam za 20 parę złotych na promocji w Hebe, świetna sprawa. Nie wiem jak ta zwykła wersja, jeżeli macie, dajcie znać. Ta wodoodporna, super i nie ma problemu ze zmywaniem, zmywam go wodą, ale właśnie ciepło mi tak namaka. I ostatni produkt do ust, do którego teraz, jeżeli chodzi o kolorówkę, do którego wróciłam, to jest Dior. To jest ta pomadka z Diora i to jest Dior róż w kolorze Lively Matte 574. Chyba Lively Matte, ale nie wiem, czy to jest na pewno kolor. Na pewno numer to jest 574. Przepiękny brudny róż, bardzo fajna konsystencja, nie wysusza moich ust, bardzo komfortowo się go nosi, jest w pędzelku. Coś takiego bardzo ładne, bardzo go lubię, już go wam w tamtym sezonie polecam. Nie żałuję, jak dla mnie z tych naprawdę wysokopółkowych produktów Dior jest genialny. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację ust, to jest coś, co kupiłam, jak byliśmy w Toruniu. Ja nie wiem, czy to się da gdzieś kupić, ale jeżeli jesteście z Torunia, bądź będziecie w Toruniu, to przy rynku jest taki sklep Cuda... Pszczele Cuda. Chodzi o to, że tam są wszystkie produkty takie pszczele, mioldy i tak dalej. I tam weszliśmy i kupiłam to. I to jest Apiprogram. Naprawczo regenerujący balsam do ust. I tu jest 20% ekstraktu z propolisu. I to jest dosłownie taki miodek. Smakuje to miodkiem. Pachnie to słodko miodkiem. Takim wręcz właśnie bardziej propolisem niż miodem. Genialny produkt. Fajny, krótki skład. To już nie pamiętam, co było dokładnie w składzie, ale naprawdę jest fajny, fajnie działa na te usta, więc jeżeli byście miały okazję to gdzieś dorwać, marka to jest Corana chyba, a nazywa się to Apiprogram właśnie. Naprawdę taki w słoiczku, genialny produkt, super, bardzo wam polecam. I to wszyscy ulubieńcy, mówię, nie było tego jakoś bardzo dużo, dajcie znać, czy wam się podobało, oczywiście wypiszcie, jacy są wasi ulubieńcy. I jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam was do subskrypcji kanału, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo istotne.